a wieczorem Święto Wisły rozpoczęły statki i stateczki przystrojone w świetlne konstelacje. Wszystkie zebrały się pod mostem gdańskim, żeby stamtąd popłynąć pod prąd i zaprezentować się tłumom zebranym na wiślanych bulwarach. Konstelacje przepływały w gwiazdowym korso. A zaraz po nich można było podziwiać niezwykle efektowny, świetlny pokaz akrobacji na flyboardzie, czyli na latającej desce napędzanej odrzutem wody. To było udane święto.